Siemka wszystkim, z tej strony Dominik Boguś. Dzisiaj tworzymy paczki za Elite 3. Miałem chyba po 25-4 z tego co kojarzę. No niestety za dużo sobie zostawiłem na niedzielę, gdzie nie lubię w niedzielę grać. No ale no niestety jest jak jest, można powiedzieć. Zobaczymy co wypadnie. Prawdopodobnie z paczkę z WIF-ami za stoka i tak dalej otworzę, ponieważ chcę ulepszyć jednak ten skład w miarę możliwości. Więc zobaczymy. Najpierw piki oczywiście, 3 piki. 5 piłkarzy. Overallowo bardzo fajnie. Będzie co przepalać. Greenwood też fajnie. Overallowo bardzo fajnie to wychodzi. I jeszcze jeden pik będę miał. A tu już jest gorzej. Ale dobra. Piki są. Przy okazji zrobię jeszcze jeden pik. Nie będziemy się bawić w... No akurat 3 mi zostały, tutaj mogę przepalić 2 z tych co trafiłem teraz. Złote tego Greenwooda raczej nie przepalam, tego nie przepalam. W sumie spoko. Cyk. Desta czy tego? Nie, tego. Dobra. Przepalimy jeszcze to na 86 plus pika. Zobaczymy, może coś, bo lubię coś trafiać z tych paczek. Ale no zobaczymy, jak to będzie. A no niestety. Tym razem się nie udało nic trafić fajnego. 86 plus niby, a 3 razy trafiam 86. No dobra. Otwieramy sklep. Tylko tyle tych paczek jest? Nic więcej nie mam. A, za Division Rivals jeszcze. Zapomniałem. Tylko właśnie zostawiać te paczki? Czy nie zostawiać? Dobra, niewymienny. Będzie więcej paczek do otworzenia. Nie, nie zostawiam, bo teraz tocy będą, więc co tydzień tak naprawdę będzie możliwość otwierania fajnych paczek. Więc nie będę zostawiał na konkretną okazję. Otwieramy. Od początku, znaczy od początku, od mega paczki. Jeszcze jakieś ekrany. A nie, ekranów tutaj akurat nie będzie. Już się zmyliłem, już dawno nie otwierałem paczek. Zobaczymy, czy mogę. No niestety. Trzeba ulepszyć ten skład, żeby łatwiej po prostu się grało w tą ligę weekendową. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że ta jeden siądzie top stop. Top stopu wiem, jak chciał. Ojojoj! Co to sobie zawitaliśmy? Witam pana. Witam. Mam go jakiś sen? Nie wiem. Teraz nie wymienny. Ale to jest mój pierwszy Ronaldo w FIFA. Odkąd gram. Nasz wieciary przeszły. Fajnie. Szkoda, że nie na tocy, ale nie ma co narzekać tak naprawdę. Fajny, fajny. Zrobimy jeszcze screena. Dobra. Okej. Nie narzekam. No to Paco Benning już jest fajny, można powiedzieć. Tylko teraz zrobić skład z nim. To jest problem. Ale na spokojnie. Może się uda coś skleić. Tutaj niestety nic. O, jeszcze jeden pik. Jakby pikku było za mało. No oczywiście overallowo. Wybieramy. A wszystko na Quixel za free, ale tak na Quixel. No to już chyba raczej muszę otworzyć te paczki, żeby po prostu leczyć ten skład. O, te ekrany były chociaż. Nie walkout, ale ekrany. Chyba. Nie, powinny być ekrany, bo nie było widać jakby loga. Dobrze, duża paczka rzadkich zawodników i lecimy z wymiennymi nagrodami. Ile w tym momencie kosztuje Ronaldo, jakbym chciał. Thank you.
Ojojoj, nie jest za dużo. Ale sam fakt, że to jest Ronaldo jednak, to cieszy. O, tu Pixel oczywiście. Zobaczymy, czy zobaczymy, co wyleci z tych paczek. Jeszcze zobaczę przy okazji, co można trafić w tym Team of the Week aktualnym. Czy coś droższego jest? Nie, więc przemyślę. Po prostu otworzę te paczki. 5 paczek z 3 informami, a tą z 11 po prostu zostawię. Chyba będzie tak najlepszy taki kompromis, muszę powiedzieć. Żeby mieć z tych 5 paczek ze 150 tysięcy około będzie, więc też jest. Tutaj szału nie było w tej pierwszej paczce. Wszystko leci na listę transferową, potem sprzedam sobie na spokojnie te paczki. Znaczy te karty. Jakoś tak w głowie z tyłu mam. O, Johnson. Walijczyk. Ciekawe, czy dobra karta. O, Łokał. Fajnie. Eriksen. Chyba jest. Spoko karta. Pod względem. Znaczy, pod względem grania nie, ale. Pod względem overallowym i pod względem sprzedaży i to inform, bardzo fajna paczka. To w miarę się zwróciło. O, tutaj niestety. Dobra, wrzucimy to wszystko do klubu, znaczy na listę transferową. No i cały czas mam nadzieję, że jakiś Team of the Week będzie. No. Gorszego raczej nie będzie. Przepraszam za... dobra. I ostatnia paczka Team of the Week. Overlowo jest bardzo fajnie, żeby sprzedać. Jestem zadowolony w sumie z tych 5 paczek. Tą paczkę mówię, zostawię, bo możliwe, że jakiś Team of the Week będzie fajne, że można otworzyć tą paczkę. Co do składu, nic się nie zmieniło do tej pory. O, nie chciało się przeskoczyć. No ciężko będzie bardzo wrzucić tylko do składu tego Ronaldo. No, prawie będzie fajnie tutaj. Widział, nie no. Do przemyślenia po prostu. Czy tu? No zobaczymy, bo wydaje mi się, że jakoś udałoby się to zgrać. Jeszcze jakieś tam właśnie te paczki mam, znaczy paczki końcy SBC. Tocy zaraz nowe wyjdą, więc możliwe, że po prostu ten skład się ulepszy. Jeszcze raz zobaczę ten skład. Dobra, na dzisiaj koniec. Spróbuję coś sklecić z tego składu w lidze weekendowej. Postaram się przynajmniej minimum Elite 1 zrobić. Ja już kończę. Trzymajcie się. Cześć.